tego, co działo się podczas tego pokazu. Amerykanin rozpoczyna walkę w kwalifikacjach. Przypominamy, że seria treningowa za nimi, już nieważne jak nie uzyskiwali wtedy czasy. Teraz jest już pierwsza decydująca faza rywalizacji o zwycięstwo w czwartych zawodach tegorocznych Mistrzostw Świata w Gdyni. Michael Gulian na razie bez żadnych straty pięknie pokonuje ten tor przeszkód. Teraz już powrot na Szykana. Teraz znów ten slalom zdany już Państwu. Znakomicie ostatnia bramka z podwójnym. No i teraz nie tak szerokim łukiem jak challengerzy, a szybko do tej bramki mierzącej czasy i jeszcze razy. Już 40 sekund na trasie i teraz znów szybciutko, tak jakby był czwartym pylonem. Niemal zbił się z tymi bramkami startowymi i teraz nawrót w górę, uzyskanie tej prędkości. Ale proszę zwrócić uwagę, inna technika lotu, inna technika nawrotu u Michaela Guliana. Podwójna bramka na razie, każdy pylon stoi, nawet nie został draśnięty. Raz, dwa, trzy, znów samolot staje w poprzed, ryby uciekają z pod wody, a może to zadarły gdzieś środki swojego ciała, by obserwować, czego dokonuje tutaj ten fenomenalny kolejny pilot. Michael Gulian, minuta 16, 295 tysięcznych sekundy oddech z jego ust. Brawa, brawa.